Przechodzimy do punktu 10. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego, proszę o przedstawienie sprawozdania. 6 lutego 2013 roku o 17:30 było posiedzenie Komisji Edukacji, na którym przede wszystkim zapoznaliśmy się z planowaniem na początek marca objazdem placówek edukacyjnych. Także 6 marca będzie potwierdzone przedszkole numer 22, 189, Zakupni Szkoła Podstawowa numer 55, gimnazjum 28 oraz przedszkole numer 6. 7 marca to jest gimnazjum 27, przedszkole 51, zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych numer 7 wraz z filią przedszkola na ulicy Serbskiej. 8 marca przedszkole numer 163, szkoła podstawowa 27, przedszkole 63 i szkoła podstawowa 162. Dlatego Państwu mówię, gdybyście Państwo chcieli jakieś uwagi na temat planowanych zadań remontowych w 2014 roku, to bardzo proszę. Jeśli chodzi o działania, to tak jak Państwu chciałem powiedzieć, już wspominałem, przedwczoraj w sobotę były dzielnicowe targi edukacyjne, które miałem przyjemność na prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 27 otworzyć. I po raz pierwszy dołączyła się szkoła, mianowicie zespół szkół ogólnokształcących młodzieżowych ze swoją ofertą. Natomiast ponownie, tak jak i w poprzednich edycjach, tak samo jak i na wszystkich przeglądach w ostatnich latach, nie wzięła udziału szkoła podstawowa 55 z ulicy Dobczyckiej, co spotkało się z bardzo dużym zadowoleniem wszystkich tam obecnych dyrektorów szkół i nawet z takim postulatem, co prawda takim nieformalnym, więc prawdopodobnie nie będę mógł tego wziąć pod uwagę chyba jakby oficjalnie, ale jeżeli, padło takie pytanie, jeżeli jest szkoła na Dobczyckiej, numer 55, która nie włącza się w żadne działania, no nazwijmy to wspólne, organizowane przez jakąś placówkę dla innych szkół, nie bierze udziału w konkursach, przeglądach, targach, to czy sprawiedliwe jest, żeby dostawała taką samą część, jak pozostałe szkoły na remont? Fakt, że chodzą tam dzieci naszych mieszkańców, ale dyrekcja zachowuje się w sposób, no, według mnie troszeczkę negatywny. Kiedy na pytania, dlaczego nie biorą udział, mają tylko jedną odpowiedź. Nie jesteśmy zainteresowani. I koniec dyskusji, nie wiadomo, dlaczego nie są zainteresowani. Po prostu cokolwiek proponuje dzielnica, to nic. A jeżeli mają organizować u siebie jakąś akcję, no to bardzo chętnie, ale już nie zapraszają radnych dzielnicowych, ani w ogóle nie włączają się w to, żeby zaprosić z innych szkół jakieś delegacje. Także ta szkoła jest nadal oceniana przez innych dyrektorów, ja nie mówię przez Radę Dzielnicy, bo na ten temat nie mam wiedzy, natomiast przez innych dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów jest odbierana w sposób bardzo przykry. No i na wczorajszych targach był również zespół Krakowiak, który składa się z uczniów różnych szkół, uświetnił właśnie te targi. No i właśnie to jest wszystko. Ocena tych targów. Nawet ocena jest taka, że przede wszystkim o jedną szkołę jest więcej. Także to jest to, że pomysł był najpierw tylko dla szkół podstawowych. Teraz się włączyły gimnazja. Było również więcej szkół i zespół szkół młodzieżowych, a więc coraz więcej szkół. Dość dużo mieszkańców przyszło, było to zaskoczeniem. Prawdopodobnie też dlatego, że był ten występ Krakowiaka, więc przyszli też ludzie zobaczyć, jak to wygląda. Być może też chcą tam swoje dzieci zapisać, więc było dość dużo publiczności. Dzięki temu właśnie punktowi programu. Rozumiem, że Pan Przewodniczący zakończył sprawozdanie. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Edukacji? Rozumiem, że nie ma. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję. Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się 1 lutego w Radzie Dzielnicy. Po odbyciu posiedzenia Komisja zapozna się z bardzo korespondencją. Do komisji wpłynęły dwa pisma, były to pisma dokładnie sprawozdania za 2020 rok z zadań powierzonych, a także priorytetowych. Dokładnie taki opis jest w naszej tezce, to można sobie oglądać. Chciałem tylko zrobić jedno sprostowanie, gdy już jest napisane przy zadaniach powierzonych przez ZIS, tutaj kwota przez nadadzienicy 35 tysięcy oraz przeznaczeniu jest napisane strefa FIT, ulica Wysołuchów, oparto K. Żurzewski, remont skoczni. No teraz zrobiliśmy remont skoczni, ale
na Bujaka minus 27, a nie tutaj na strefie bodaj, na klubie Grzegulecki. Więc chciałem tutaj co do sprostowania tego. Komisja zakończyła posiedzenie 19.30 i chciałbym się jeszcze odnieść do tutaj do pana przewodniczącego Sawickiego, bo on tu wspominał o objazdach, które odbyły się 6-7 marca, więc chciałbym prosić, żeby jeżeli ja nie nadal któryś członków Komisji Sportu, żeby taki objazd uczestniczył, dlatego że potem, kiedy ZIS robi jakieś objazdy, dotyczą one tylko objazdów po klubach sportowych, gdzie jak wiemy już kwota, gdzie jest niska kwota przyznana na komisję, natomiast wykonanie pewnych już rzeczy w tychże klubach czy innych, już to są kwoty 50 tysięcy w górę, czy 50-90 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma objazdu po szkołach, czego się dziwię w ogóle. W ogóle ZIS nie robi takich objazdów. A gdzie właśnie, ja znalazłem właśnie wtedy wniosek właśnie się tą stocznię, gdzie można go wyremontować. Wiem, że jest taka stocznia też na Podgorze w szkole pani Kosz, tam pani dyrektor. Jest też szkoła, jest tam bieżnia do remontu, więc dlatego prosiłem, jeżeli można, żebyśmy w takim obiedzie uczestniczyli, bo wtedy łatwiej nam jest te rzeczy znaleźć, niż po tym jak ja muszę ja sam osobiście jeździć i w każdą szkołę jak odwiedzać i pewne rzeczy wyszukiwać, ponieważ ta kwota przyznana jest za niska do już pewnych wykonań, które możemy zrobić w klubach. Także to są już po tej. Ja nie widzę przeszkód, że pan przewodniczący w takim objeździe uczestniczy, jest to wskazane. To jest no inny. Dziękuję. No, są jakieś pytania związane z działalnością? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury spotkała się 7 lutego w siedzibie Rady Dzielnicy 11. Członkowie komisji stwierdzili ważność posiedzenia, przyjęli jednogłośnie porządek posiedzenia. Proszę Państwa, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury Rady Dzielnicy 11. I teraz pisma, które wpłynęły do komisji. Komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości, ale szczególnie pochyliła się nad pismami, które wpłynęły z Podgórskiej Biblioteki Publicznej. I tutaj, nie wiem czy czytać je, ale piszą bardzo, że tak powiem, nie ostro, tylko już tak jakby płaczliwie, że jest bardzo źle w naszych bibliotekach. Posiadamy, jak Państwo wiedzą, 4 filie. W tych 4 filiach, to ze względu na to, że brakuje środków, to nie ma na nic. Myśmy jako Rada Dzielnicy 11 przyznali środki na zakup nowości, natomiast brakuje na wszystko. Brakuje na panele do drukarek, brakuje na zakup folii, ażeby te książki oprawić, żeby one dłużej służyły czytelnikom. No i brakuje papieru, żeby drukować na tych drukarkach. A jak Państwo wiedzą, tam drukuje się potwierdzenia, między innymi wkład kar, które są teraz jak to realizować. Dlatego poszczególne filie wystąpiły tutaj do Rady Dzielnicy 11. Pisma trafiły do Komisji Kultury z ogromną prośbą, że jeżeli by się znalazły jakiekolwiek rezerwy, żeby im pomóc. Komisja tutaj wnioskuje do zarządu, jeżeli by się jeszcze jakieś rezerwy znalazły, albo pozostały jakichś przetargów, żeby przynajmniej po te 500 zł na te materiały eksploatacyjne im dać. To będzie kwota rocznie 4 razy 500, 2000 zł na wyposażenie, czyli zakup folii, tonerów do drukarek i papieru, no pozwoli to jakoś przetrwać. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w ogóle sytuacja wygląda tam tak, że pracownicy są zatrudniani w tej chwili na 11 miesięcy, 12 miesięcy, miesiącem bezpłatnie, żeby nie dopuścić do zwolnień. Po prostu nie ma środków w bibliotece, a musimy zrobić wszystko, żeby te biblioteki nie zniknęły z naszej dzielnicy. Czytelników jest bardzo dużo, czytelników przybywa. Między innymi jest sytuacja taka, że w tej chwili biblioteki nie renumerują żadnych czasopism. Przedtem jeszcze było tak, że te nasze filie się dzieliły, w jednej był Dziennik, w jednej Krakowska, w III Rzeczypospolita i można było przejść i przeczytać tę gazetę. Natomiast w tej chwili nie ma już nic. No, przepraszam bardzo, panie Jarowski. Chciałem to zrobić. Nie promuję żadnej partii politycznej. Bardzo dobrze. Nie wiem, że nie chcę z głośnie, to jest udzielę na to. Czy dalej można? Proszę.
Państwa, i druga sprawa jeszcze to sprawy bieżące, czyli Komisja Kultury omówiła też sprawy Młodzieżowego Domu Kultury i Klubów Kultury. Czyli to mamy w planie jeden Młodzieżowy Dom Kultury gmina Konstantego i Dąbrowa Darczyńskiego i mamy dwa Kluby Kultury, Piaskownica i OKK Wola Dokacka Wschód, które są filiami Domu Kultury Podgórze. Tutaj też jest prośba, ponieważ Państwo pamiętacie, że do tej pory te jednostki otrzymywały od dzielnicy kwotę po 20 tysięcy złotych. Ze względu na to, że na ten rok na początku były obcięte środki, dostali po 17 tysięcy. Jeżeli by można im uzupełnić jeszcze te po 3 tysiące złotych, czyli w sumie 9 tysięcy złotych, to mieliby taką samą kwotę jak w poprzednich latach. No, nie licząc inflacji, pozwoliłoby im też lepiej świadczyć swoje usługi związane z kulturą naszej dzielnicy. To tyle, komisja opracowała do godziny 18.30. Są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Kultury? Pan Jarosław Kajdański. Proszę Państwa, tylko uzupełnienia. Rozmawiałem jeszcze na komisji, jeszcze tylko rozmowę telefoniczną, przeprowadziłem z panem dyrektorem Feliksem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, później jeszcze rozmawiałem z panem dyrektorem Łoszewskim. Jest skierowany później w tym czasie ten projekt oficjalnie. Tak naprawdę do mieszkańców, do radnych, żeby przekazywać pisma do bibliotek. Żeby jednak wypowiedzieć na kuratorę, na biomarkowski, czy coś, ale osobista, ale to ma też ponadczasową, ale jednak żeby zasilać po prostu to czytelnictwo naszej biblioteki. Czasopismo. Czasopismo, oczywiście. Bardzo dobry plan. No, czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie chciałby zadać związane z działalnością komisji? Rozumiem, że nie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Tak, nasza komisja była bardzo krótka i bardzo treściwa zarazem. Odbyła się 5 lutego o godzinie 18.30, tutaj w Poradzie Dzielnicy. Niestety służby nie dopisały, nie dojechały i zima zaskoczyła. Dlatego była taka krótka komisja. Odczytaliśmy jedno pismo z ZIT-u w sprawie używania sygnałów dźwiękowych na terenie Szpitala Świętego Rafała i zarządzania ulicy Bochenka. Odpowiedzią z Krakowskiego Sportowego Odpływowego była negatywna w postaci takiej, że sygnały dźwiękowe służą ratowaniu życiu i, no i tak będzie. Na tym Pan Przewodniczący rozumie? Tak, i na tym komisja się skończyła. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś wnioski do komisji, albo na przykład jakiś zauważył kolejne braki, po zimie się często pojawiają samochody, to zimą się zna. Do teczki wrzucić mi, jak będą teraz służby, to będę musiał zadzwonić, żeby wcześniej. To na pewno jakieś zgłosimy. Rozumiem, że są pytania związane z tym. Chciałem tylko Przewodniczącym powiedzieć, że udałem się dzisiaj na sesję. No w okolicach roku 44 osób widziałem na no, takim dużym patrolu straży miejskiej. Pięciu strażników widziałem, które tam się rozwijały. Jeszcze jedno sprawę. Mieliśmy jeszcze pismo od mieszkanki w sprawie dziury, która się pojawiła na ulicy Wysłową pomiędzy placykiem a blokiem 42. No, natomiast nie ma środków. Dużym prawdopodobieństwem, może się mylę, ale ten siekacz tutaj u góry stoków został przekazany przez spółdzielnię gminy Kraków. Także to już jest ulica miejska. To trwa. Jeszcze ale to zawsze trwa, bo to przekazanie jest raz, a jeszcze trzeba przekazać to pod zarząd. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. Ja chciałem Państwa poinformować, że 1 lutego uczestniczyłem w takiej no, bardzo miłej, myślę, że dla zwłaszcza radnych dzielnic 15 uroczystości. No, dostałem zaproszenie jedynie no, osobiście dla mnie przyszło zaproszenie, także tutaj nie mogę Państwa ze sobą
Była to uroczystość, która się odbywała w siedzibie naszego lokalnego komisariatu Policji z okazji dziesięciolecia komisariatu. W tej uroczystości też uczestniczył komendant miejski Policji w Krakowie. Były zaproszone władze tych trzech dzielnic, których zasięgiem obejmuje komisariat szósty. Byli prezesi, no nie wiem szczerze mówiąc dlaczego, nie wiem dlaczego, jakieś uchybienie ze strony komisariatu Policji, ale prezesi pozostałych spółdzielni, no przynajmniej tych większych, byli zaproszeni. Nie, to jest inna sprawa. Ale to może ten wątek ogień musi jeszcze nie zrosł. Ten wątek, gdzie później możemy rozwinąć. Ale to jest jakieś na pewno błąd i ubywienie. Człowiek tak zasłużony na poprawę bezpieczeństwa, ale to nie jest poza tym. W każdym razie rola dzielnicy 11 Rady Dzielnicy została tam bardzo mocno zaakceptowana i podkreślona. Z tych sprawozdań i z tych informacji, które tam uzyskaliśmy, to co już o tym też wcześniej pan komendant Zbarka mówił, no jasno i wyraźnie wynika, że jakby ten model walki z przestępczością i z chuligaństwem, który tutaj został zapoczątkowany jakieś 10 lat temu co najmniej, się sprawdza, przynosi efekty. W tym okresie przestępczość spadła o kilkadziesiąt procent. Niewątpliwie tutaj pewne znaczenie też ma ten budowa tego dzielnicowego systemu monitoringu. I tak tutaj komendant Zbarka zwrócił uwagę, że o ile w roku 2002-2003 rejon zwłaszcza tych dwóch dzielnic, dzielnicy 11 i dzielnicy 12 był jednym z najbardziej niebezpiecznych rejonów w naszym mieście, tak teraz po 10 latach jest to rejon w świetle statystyk najbardziej bezpieczny. Być może nie do końca też takie są nasze odczucia i odczucia mieszkańców, natomiast no niewątpliwie to nie są tylko i wyłącznie suche statystyki, bo jak ja pamiętam, jak tutaj zaczynałem działalność jako przewodniczący Komisji Praworządności już kilkanaście lat temu, to jednak człowiek poruszał się po Kurtmanowie późnym wieczorem, wracając z sesji sam z jakąś taką pewną, delikatną obawą. Natomiast teraz wracając późnym wieczorem, to ja mijam jedynie osoby uprawiające dżobik. Także na pewno poprawa jest, ale to oczywiście nie powinno nas usypiać i nie powinno też usypiać policji i straży miejskiej, ale myśmy tutaj zapoczątkowali ten model współpracy, który polegał na tym, że znaczące środki zaczęły płynąć do lokalnego komisariatu policji i ten stan ich wyposażenia jest najlepszy pośród wszystkich komisariatów krakowskich. Jakby tutaj też pociągnęliśmy zmianę nastawienia w tych pozostałych dzielnicach. I to jakby zostało zaakcentowane i bardzo wyraźne słowa podziękowania padły na w stosunku do mnie, ale i do wszystkich radnych dzielnic 11 tych trzech kadencji. Także to chciałem o tym Państwa poinformować. Dobrze, nie wiem, czy jeszcze w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać? Tak, kolejny punkt porządku obrad to jest sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej. Tak jest. Panią Przewodniczącą proszę o zabranie. Komisja Mieszkaniowa spotkała się 9 lutego, na godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Wobec obecności 7 członków stwierdza się, że posiedzenie było prawomocne i przyjęliśmy następujący porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przegląd bieżącej korespondencji. Na tym posiedzeniu zakończenia godzina 18:30. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Mieszkaniowej?
na opisie.